Witam serdecznie. Tlenian Tlenu, drugi film z serii Skąd wiadomo, że? Bardzo dziękuję za zainteresowanie pierwszym filmem. Dostałem dużo przychylnych głosów, cieszę się, dziękuję i fajnie, no bo mam pomysł, żeby tę serię kontynuować. Także dziękuję za wszystkie przychylne głosy, za wszystkie krytyczne uwagi. Szczególne podziękowania należą się mojemu koledze Michałowi Tarnowskiemu, który pomaga mi przy filmach, recenzując je i pod względem merytorycznym, i pod względem technicznym. No i cóż, słuchajcie, no lecimy dalej. Było ostatnio o atomach, o tym skąd się biorą atomy, skąd wiemy, że wzięły się atomy. No to teraz będzie inaczej. Dzisiaj energia układu izolowanego. Czyli zasada zachowania energii. Dlaczego, czy skąd wiemy, że energia układu izolowanego jest stała, albo w szerszej wersji, że energia całego wszechświata jest stała? A no właśnie, zawdzięczamy to między innymi, czy to co wiemy na ten temat zawdzięczamy między innymi dwóm wielkim kobietom, ale także zawdzięczamy takiemu szczytnemu zawodowi, jakim jest piwowarstwo. To nie wszystko, ale część elementów, tak tutaj, żeby przyciągnąć uwagę, tak clickbaitowe, jak to się mówi. Słuchajcie, moi drodzy, nie ma co dłużej zwlekać. Mam nadzieję, że ten film będzie jednak krótszy niż poprzedni. Tutaj aż tak dużo jak przy atomach się nie dzieje, aż tak wiele kontekstów nie ma. No niemniej myślę, że będzie naprawdę ciekawie. Przypominam, że pod filmem są źródła, przede wszystkim źródła moich inspiracji. Różne miejsca, z których czerpałem. Tutaj szczególne podziękowania leżą się amerykańskiemu fizykowi, który prowadzi blog Skulls and Stars. No, tam bardzo dużo informacji znalazłem, naprawdę cennych. I ogólnie zachęcam do tego, żebyście spojrzeli właśnie na moje źródła, zainspirowali się, poszukali głębiej. Szczególnie, że ja tutaj nie chcę się bardzo długo rozwodzić, a szczegóły znajdziecie właśnie w odnośnikach. No to cóż, przejdźmy już może na pełen ekran. No i ruszamy. Zacznijmy może od tego, czym energia jest, czym nie jest. Ja o tym mówię w swoim filmie. To jest fizyka dla klasy 7, moduł 11, energia. I to też chyba co nieco przy module 10 przy pracy. Ale tutaj pokrótce, no bo spotykacie się jednak z pojęciem energia w różnych kontekstach. No i pytanie po kolei, tak? Czy to, co ten pan robi, sport ekstremalny, czy to mu daje energię? No nie, wręcz przeciwnie. On w tym momencie energię traci. To może tutaj, ten kotek, tak? No w końcu czasem się mówi, ale mam w sobie dużo energii, tak się wyspałem. Nie. Sen też wymaga zużycia energii, więc też się traci energię. Dużo mniej niż przy sporcie ekstremalnym, ale jednak. No to co jeszcze? Może relacje, praca drużynowa, tak? To dodaje energii, dodaje skrzydeł. No ale nie energii. Nie, przepraszam, nie. No to cóż, zostało jeszcze jedzonko. Może chociaż tutaj. Tak. Tutaj zdecydowanie tak. To jest to miejsce, gdzie chodzi o energię. Także słuchajcie, to jest dość ważna rzecz. Energia to jest pojęcie, które wymyślili fizycy. Ono się bierze od pracy, czyli ergos bodajże po grecku. Energia to znaczy tyle, co możliwość wykonania pracy. I to jest pewien kontekst. Ja tutaj za dużo nie będę temu poświęcał uwagi, tak jak mówię, jest to w moich wykładach dla klasy 7. Natomiast myślę, że warto się zatrzymać na chwilkę i powiedzieć sobie o jednej ważnej rzeczy. Mianowicie o tym, że, moi drodzy, pojęcie energii jest nadużywane i skradzione i jest często używane bezzasadnie. Jak możecie rozpoznać, że gdzieś ktoś używa go bezzasadnie, że to nie jest nauka, tylko pseudonauka? Idealnego sposobu nie ma, ale bardzo fajną metodę zaproponował Richard Feynman, o którym mówiłem w moim pierwszym filmie. No, bardzo mądry człowiek, wielka postać. Feynman mówił o czymś takim jak testowanie, czy coś jest pseudonauką, poprzez definiowanie pojęć. Patrzymy w tekście, słuchając też wypowiedzi, wyłapujemy słowa i czy te słowa są wyjaśnione. Jeżeli każde użyte słowo jest gdzieś wyjaśnione, jest zdefiniowane, no to jest nadzieja, że to jest jednak poważna nauka. Natomiast w momencie, w którym są jakieś słowa, które nie wiadomo co znaczą, same się wzajemnie niby tłumaczą, ale tak naprawdę nie wiadomo co znaczą, no to jest to podejrzane. No, może pomijając jeden wyjątek. Gdy biolodzy mówią, że nerka ma kształt fasolowaty, a
nasiona fasoli ma kształt nerkowaty, no to należy po prostu przyjąć do wiadomości, że nie mają na to lepszego słowa. Drodzy Państwo, uznałem, że warto zacząć od takiego pomysłu jak perpetuum mobile. Perpetuum mobile to jest bardzo stary pomysł na maszynę, która będzie działała wiecznie. W naszym języku, teraz kiedy już znamy pojęcie energii, chodziłoby o maszynę, która produkuje energię, czy produkuje więcej energii niż zużywa. Czy ewentualnie no, może działać w nieskończoność i nie tracić energii, ale wtedy to by nie było perpetuum mobile. I tutaj mamy przykład właśnie czegoś, co udaje perpetuum mobile. Wydawałoby się, że może się obracać w nieskończoność, ale jednak nie. Nie będę się tu zatrzymywał na dłużej, bo ten temat został znakomicie przedstawiony przez prowadzącego kanał pod nazwą Syfan, który pewnie znacie na YouTubie, także odsyłam do tego kanału. Tam jest powiedziane więcej o tym. Natomiast perpetuum mobile jest dla nas też ważne dlatego, że trzech głównych bohaterów dzisiejszego filmu, czyli hrabia Rumford, Meyer i Jul, jako młodzi ludzie gdzieś tam mieli etap, kiedy próbowali stworzyć perpetuum mobile. I odkrywając, że im to nie wychodzi, mieli pierwsze intuicje co do tego, o czym dzisiaj chcemy mówić, czyli zasady zachowania energii. Tego nie ma. Tymczasem, historycznie, trudno powiedzieć, gdzie można by zacząć i są odnośnie tego spory. Pierwszym krokiem w kierunku energii takiej, jaką teraz rozumiemy, było sformułowanie takiego pojęcia jak vis viva przez Leibniza. Niemniej jednak Leibniz po prostu stwierdził, że to jest jakieś tam wyrażenie, które zachowuje się przy zderzeniach. To znaczy nie zmienia się przy zderzeniach iloczyn masy i kwadratu prędkości. Ale nie nadał temu żadnej interpretacji. Więc myślę, że pani Emily du Châtelet była pierwszą taką osobą, która zrobiła coś w kierunku tego, co my znamy dzisiaj jako zasada zachowania energii mechanicznej. Co ona robiła między innymi? Zrzucała ciężary z różnych wysokości na miękkie podłoże i patrzyła, jak duże wgłębienia powodują. I odkryła, że jest zależność matematyczna, w której ta wysokość, z której ciało jest zrzucone, czyli iloczyn masy i wysokości, przekłada się na iloczyn masy i kwadratu prędkości, czyli tam, nie bójmy się wzorów, a ten wzór pojawia się już w szkole podstawowej, energia kinetyczna. Tak naprawdę to ona jako pierwsza zaproponowała wzór na energię kinetyczną, który do dziś znamy i stosujemy. Nie znamy jeszcze pojęcia pracy, więc jeszcze było bardzo intuicyjne to, czym jest energia, ale to już był pierwszy ważny krok. To nie jest zresztą jedyne, czym du Châtelet zasłynęła. Ona obracała się w kręgach elity intelektualnej francuskiej, miała dużo wspólnego z Wolterem między innymi, także odsyłam do jej biografii, jest gdzieś tam w odnośnikach, ale nie będę się za dużo poświęcał tym elementom biograficznym, które nie są związane z naszym głównym wątkiem, no bo jednak tutaj chcemy się skupić na tym, żeby zrozumieć, skąd fizycy wiedzą, tak? Skąd fizycy wiedzą, że właśnie energia jest stała, że w żadnym zjawisku energia nie może pojawiać się ani znikać. Jakie mamy za tym argumenty, jaka jest tego historia? No i kolejna ważna postać, Benjamin Thompson, zwany później hrabią Rumfordem. Bardzo barwna historia, trudne życie, bo żył w kolonialnych Stanach Zjednoczonych, które walczyły o niepodległość i w sposób prawdopodobnie niezasłużony był uznawany za zdrajcę, za kogoś, kto współpracuje z Brytyjczykami. Także musiał się troszkę tułać po świecie, miał z tego powodu różne nieszczęśliwe przygody, ale nie przeszkodziło mu to zajmować się całą masą zagadnień związanych i z fizyką, i ze społeczeństwem. Jest znany ze swojej zupy, z kominka, pieca, ale też nie o tym tutaj, bo chociaż kominek i piec miały coś wspólnego z fizyką i zupa w gruncie rzeczy też, no bo była źródłem energii dla biednych i to tanim źródłem energii, jednakże najistotniejsze było to, że on jako pierwszy bardzo stanowczo przeciwstawił się czemuś takiemu, co się nazywało teorią cieplika. No cóż, no to był koniec wieku XVIII i fizycy myśleli w kategoriach płynów, opisywali świat w kategoriach płynów, które gdzieś tam
oddziałują ze sobą. No i mówiło się, że jest cieplik, że jest świetlik, że jest flogiston, który odpowiada za utlenianie, redukcję. Jakieś takie dziwne płyny, takie miano wtedy wyobrażenie. Tymczasem Thomsonowi się to nie podobało. Miał przeczucie, że coś nie działa i on do tego przeczucia doszedł między innymi zajmując się drążeniem armat. No ale właśnie, co zrobił? Jakie konkretnie zrobił eksperymenty, które podważały ówczesną teorię mówiącą, że jest jakiś tam płyn, który jest przekazywany i na tym polega wymiana ciepła? No pierwszy eksperyment, który zrobił, bardzo ważny eksperyment, to był eksperyment, w którym Thomson porównywał dwie rzeczy, tak? Thomson porównywał ciepło właściwe litego żelaza i ciepło właściwe opiłków żelaza. Jak on to robił? Po prostu zagotowywał wodę i trzymał te porcje żelaza, raz duże kawałki, a drugi raz proszek w tej temperaturze wrzącej wody. Potem obniżał temperaturę i po prostu mierzył ciepło właściwe. No i jego skrupulatne pomiary pokazały, że nie, no coś tutaj się jednak nie zgadza, tak? To ciepło właściwe przy zmianie temperatury od wrzącej wody do zimnej wody wychodziło mu dokładnie takie samo. Ciepło właściwe, przypominam, no to jest zmiana energii wewnętrznej podzielona przez masę i przez zmianę temperatury, czyli energia potrzebna do zmiany temperatury kilograma jakiejś substancji o stopień Celsjusza. Także to był pierwszy jego argument, że coś nie działa. Dlaczego o to chodziło? No bo fizycy tłumaczyli, że że ciało może się rozgrzewać w wyniku tarcia, no to wynika z tego, że jak rozpada się na malutkie kawałki, to te malutkie kawałki mają inne ciepło właściwe i dzięki temu jest coś takiego możliwe. No to Thomson pokazał, że no coś nie bardzo. No ale to był pierwszy eksperyment. Kolejny eksperyment był związany właśnie z drążeniem armat. Widzimy tutaj na slajdzie zestaw eksperymentalny i cóż, na podstawie tego zestawu eksperymentalnego, już nie wchodząc w szczegóły, późniejszy hrabia Rumford powiedział, czy określił, że no nie ma szans, po prostu nie ma szans, żeby to mogło działać, co proponują dla cieplika, no bo mamy taką sytuację, że jakaś niewielka część rzędu 1000 masy armaty jest tracona, tymczasem armata się rozgrzewa o 70 stopni Fahrenheita. No to jest coś, co absolutnie do tej teorii nie pasuje. Natomiast trzeci eksperyment Thomsona, taki dobijający eksperyment, to był taki eksperyment, w którym Thomson użył specjalnego ciała, takiego przyrządu, który obracał się bardzo intensywnie w zbiorniku z wodą i obserwował, jak ta woda się ogrzewa. I co się okazuje, udało mu się nie tylko ogrzać wodę, ale doprowadzić ją do wrzenia. Być może to był pierwszy przypadek w historii ludzkości, że udało się doprowadzić wodę do wrzenia nie przez dostarczenie energii na sposób ciepła, tylko poprzez wykonanie pracy. Wtedy się jeszcze tak o tym nie mówiło. Pojęcie pracy mechanicznej się pojawi dopiero w 1826, ale to przed nami. Natomiast tutaj właśnie tak, no, Thomson pokazał, że dla niego, i to też tak tłumaczył, dla niego ewidentnie ruch i ciepło to są dwa przejawy tego samego. I to było bardzo istotne odkrycie, a jednak przeszło prawie bez echa, bo ówcześni fizycy postanowili troszkę zakręcić, troszkę porównać z elektryzowaniem i powiedzieć, że nie, my dalej wierzymy w cieplik, nie jesteśmy do tego wszystkiego przekonani. Także odkrycia naukowe potrzebują czasem więcej czasu, aby społeczeństwo czy grono fizyków było na nie gotowe. I cóż, w XIX wieku na scenę wchodzi Julius Robert von Mayer. Był on niemieckim lekarzem, który zaciągnął się na statek niderlandzki i popłynął do dzisiejszej Indonezji. No i tam zauważył ciekawą rzecz. Zauważył, że marynarze mają jaśniejszą krew. Europejscy marynarze, których krew mógł obserwować w Europie, nagle w tropikach mieli jaśniejszą krew. I on zaczął dochodzić do wniosku, że jaśniejsza krew oznacza, że ta krew jest mniej natlenowana. A skoro tak, to może po prostu chodzi o to, że potrzeba mniej tlenu wtedy, kiedy jest cieplej. I to też dało mu intuicję pod tytułem, że ciepło i energia
to, co nie nazywał tego jeszcze energią, to siłą nazywał, ale to, co potrzebne do życia, są jakimś przejawem tego samego. Też intuicje dawały mu rozmowy z marynarzami, którzy mówili o tym, że po sztormie morze jest cieplejsze. No i Majer nie zatrzymał się tylko na poziomie rozumowania, ale będąc naukowcem jako medyk, nie mając wprawdzie wykształcenia fizycznego, zaczął prowadzić pewne rozumowanie. I to było takie rozumowanie dość szczegółowe, którym, i to rozumowanie przedstawił też jako publikację naukową. W tym rozumowaniu prowadził taki wywód. Teoretyczny wywód, ale ten wywód jednak miał w sobie bardzo dużo sensu. Tak naprawdę w pewnym sensie zdefiniował w nim energię potencjalną grawitacji. Nie nazwał tego tak, ale mówił o energii związanej z tym, że jakieś ciało porusza się z góry na dół. Powiedział też ważną rzecz, której nikt wcześniej miał nie powiedzieć w fizyce. Mianowicie, że to, że ciało ma jakąś energię, dzięki której może się rozpędzić, to nie tylko dzięki temu, że istnieje grawitacja, ale też dzięki temu, że to ciało znalazło się wyżej, więc ta historia też tutaj ma znaczenie. No i ten cały wywód wraz z parametrami doświadczalnymi, które posiadał, to znaczy ciepłem właściwym, tak zwanym molowym, ciepłem molowym, izochorycznym, izobarycznym, też nie będę wchodził w tej chwili w szczegóły, co to jest, ale dzięki tym wartościom liczbowym mógł otrzymać coś takiego jak równoważnik ciepła. No ale tak, po pierwsze może, co Majer wiedział? On nie używał pojęcia energia, ale on już w swoim dziele tutaj, w pracy, która zresztą została pierwotnie odrzucona i nawet nie dostał zwrotu rękopisu, a wysłał ją do Annalen der Physik, czyli bardzo ważnego wtedy czasopisma. To był 1842 rok. O czym Majer pisał? O de facto energii potencjalnej grawitacji. O energii kinetycznej ruchu postępowego, tej sformułowanej po raz pierwszy przez Duchotelet, i energii kinetycznej ruchu drgającego. O energii cieplnej, tym co teraz nazywamy energią wewnętrzną tak naprawdę. O energii elektrycznej i magnetycznej, dość intuicyjnie. I też intuicyjnie o czymś w rodzaju energii chemicznej. No i koniec końców Majerowi udaje się zaproponować coś w rodzaju właśnie równoważnika pomiędzy ciepłem a energią mechaniczną w następującej postaci. Że określa, że podniesienie wody na 365 metrów daje taki sam efekt jak ogrzanie jej o 1 stopień Celsjusza. Majer otrzymał wynik niezgodny z dzisiejszym. Dzisiaj wiemy, że to jest 427 metrów, ale nie przez błąd w rachunkach czy w rozumowaniu, tylko po prostu przez to, że miał błędne wartości, czy niedokładnie wyznaczone wartości ciepła molowego, przemiany izochorycznej i przemiany izobarycznej. Natomiast jego rozumowanie było w pełni ścisłe i dzisiejsi fizycy uważają, że to było pierwsze tak naprawdę sformułowanie pierwszej zasady termodynamiki, czyli równoważności pomiędzy energią wewnętrzną i ciepłem i energią mechaniczną. Także to było wielkie dzieło i między innymi dlatego zasadniczo to Majer dostaje palmę pierwszeństwa, jeśli chodzi o to, jak dzisiaj rozumiemy zasadę zachowania energii. Niemniej jednak, jak to zwykle, kiedy mamy jakiś sukces, nie jest tak prosto przypisać mu ojcostwo. No i, proszę Państwa, na scenę wkracza młody geniusz James Joule. Syn bogatego piwowara. Wychowywany pod czujnym okiem ojca, który jemu i jego bratu Benjaminowi chciał zapewnić bardzo dobre wykształcenie i dzięki temu, że miał znajomości w Royal Society, o którym no, mówiliśmy już troszkę, znaczy ja mówiłem troszkę w poprzednim filmie, no poznawali takich naukowców jako swoich nauczycieli jak Davis czy ważny dla poprzedniego filmu Dalton. No młody Joule James miał zaparcie do eksperymentowania od najmłodszych lat, już jako kilku czy kilkunastoletni chłopiec sprawdzał, co się stanie, jak się 3 razy więcej prochu wsypie do takiego specjalnego zabawkowego pistoletu. No i skończyło się na tym, że pistolet wypadł mu z rąk i wpadł do pobliskiego jeziora. Tak to opisywał w swoich pamiętnikach jego starszy brat. No i cóż, Joule miał naprawdę genialny umysł badacza-konstruktora i też trafił na dobre środowisko. Urodził się już w takiej rodzinie, gdzie miał kontakt z naukowcami i dzięki temu
było mu się stosunkowo łatwo przebić. W przeciwieństwie do Majera, o którym mówiliśmy wcześniej, który miał duże trudności, który najpierw był zupełnie niedoceniony, odrzucony przez fizyków, bo lekarz, bo coś nowego proponuje i jeszcze dodatkowo spotkały go problemy osobiste różnego rodzaju, zmarło kilka osób z jego bliskiego otoczenia, doszło do tego, że targnął się na swoje życie w pewnym momencie i no, ponoć już nigdy potem nie odzyskał pełni takiej dyspozycji swojej ogólnej, chociaż został zrehabilitowany jeszcze za swojego życia. No ale wracając do Jule. Jule zrobił sporo ciekawych rzeczy jeszcze zanim sformułował zasadę zachowania energii, a sformułował ją w wieku zaledwie 25 lat. Tak? To był rok 1843. Zanim do tego doszedł jednak, już potrafił usprawniać znane już wtedy silniki. Potrafił też zająć się badaniem właśnie krok po kroku. To nie było tak, że on nagle w wyniku olśnienia czy jednego eksperymentu odkrył zasadę zachowania energii. Nie. Stopniowo obserwował różne rzeczy. Począwszy od tego, że nie działało perpetuum mobile, potem doszedł do tego, że są pewne ograniczenia związane z wydajnością silników, że silniki nie mogą dać wydajności 100% i te intuicje go stopniowo prowadziły do porównywania różnych zjawisk i szukania w nich czegoś podobnego. Joule jako pierwszy odkrył, że praca wykonana przez prąd elektryczny jest proporcjonalna do kwadratu natężenia prądu, jak również do tego, ile atomów ulegnie elektrolizie. To były wszystko ważne odkrycia i pozwalały mu odkryć związek pomiędzy energią mechaniczną a energią elektryczną. Co ważniejsze, tutaj też myślę, że warto o tym powiedzieć, bo to też Joule'a doprowadziło bardzo blisko do tego, co było jego takim największym odkryciem, takim opus magnum. Mianowicie Joule w swoich eksperymentach odkrył, że ilość energii związana z elektrolizą wody, czy ściślej odwrotnie, czyli ilość energii, która się wydziela podczas reakcji wodoru z tlenem w ogniwie, jest taka sama jak ilość energii związana ze spalaniem wodoru w tlenie bezpośrednio. Tutaj znowu, energia mówiąc po dzisiejszemu, to się jeszcze wtedy nie nazywało energia, ale on to liczbowo porównywał i pokazał w swoich eksperymentach, że to jest równe i za opisanie czegoś takiego przed Royal Society podobno miał dostać uścisk dłoni Daltona, który był znany jako bardzo szorstki człowiek i mówiło się, że w ogóle po raz pierwszy komuś osobiście pogratulował jego wykład. Także Joule był na najlepszej drodze, żeby ciesząc się zaufaniem środowiska naukowego dokonać rewolucji w myśleniu. Ale nawet w jego przypadku nie było to takie proste. Tutaj słuchajcie, po prawej stronie widzimy muzealną wersję takiej korby z łopatkami, którą zobaczymy później schematycznie, bardzo ważnego dla Joule'a urządzenia. No, legenda głosi, że Joule miał wpaść na pomysł swojej, właśnie na pomysł pierwszej zasady termodynamiki, czyli głównie idei, że pracę można zamienić na energię cieplną, dzięki temu, że uczył się jak bez przypalania ogrzewać brzeczkę w browarze. No, wydaje mi się, że to jest już ukuta legenda, bo fajnie brzmi, natomiast no, na pewno doświadczenie pracy w browarze było dla niego bardzo pomocne, no ale przede wszystkim tutaj istotne było to, że ojciec Joule'a chciał zadbać o wszechstronne wykształcenie swoich synów, którzy mieli po nim przejąć schedę. Prawdopodobnie się jednak nie spodziewał, że młodszy syn zrobi jedną z największych rzeczy w historii fizyki. No i właśnie, kluczowy eksperyment Joule'a składał się z dwóch części. Jedna część, do której widzimy tutaj taki schemat po lewej, miała pokazać, że jeśli chodzi o reakcję elektrolizy, to w tej reakcji mamy zamianę energii chemicznej na cieplną i to, co zauważył Joule przy szczegółowych eksperymentach, to nie było idealnego przeliczenia. Tam była pewna niewielka różnica pomiędzy tym właśnie, ile wychodziło energii cieplnej, a ile wychodziło tej energii elektrycznej i Joule wpadł na pomysł, że ta różnica jest związana z tym, że część energii zamienia się na energię mechaniczną, jest związana z pewną pracą potrzebną na przenoszenie atomów, tak mówiąc tutaj w wielkim skrócie. No i co? I to był jakiś jeden kawałek.
tutaj Joule powiązał ze sobą bardzo ściśle właśnie energię elektryczną, energię chemiczną, energię mechaniczną. To czego brakowało? Brakowało bezpośredniego powiązania energii mechanicznej z energią wewnętrzną. No to mamy sobie tutaj po prawej zestaw eksperymentalny. Kapitalny pomysł. Dwa ciężarki zawieszone tutaj na bloczkach i te ciężarki za pośrednictwem sznurka kręcą kolbę. Ta kolba w środku ma odpowiednie wiosła i łopatki tutaj przedzielają ciecz po to, żeby był silniejszy efekt tego mieszania. No i mamy termometr. Słuchajcie, Joule jako wprawny piwowar był w stanie skonstruować termometr mający dokładność 1/100 stopnia Celsjusza. Dzięki tej dokładności mógł bardzo, bardzo precyzyjnie określić, jak energia potencjalna grawitacji, którą mógł tutaj zmierzyć dzięki ciężarkom jednostajnie spadającym w dół, zamienia się na energię wewnętrzną związaną z temperaturą. Czyli mówiąc potocznie, jak ruch zamienia się na ciepło. I udało mu się dostać bardzo dokładną wartość tego mechanicznego równoważnika ciepła. No i właściwie to od tamtego czasu niewiele się zmieniło. Te wyniki były bardzo, bardzo dokładne. No i cóż, wydawało się, że mamy rok 1843, no i jesteśmy w domu. Ale z fizykami, proszę Państwa, z fizykami wcale nie jest tak łatwo. Usłyszeli, pokiwali głowami, no i jak to fizycy poszli sobie do domów, stwierdzili, że oni to jeszcze muszą przemyśleć i nie poczuli, że ten wykład, który w 1843 roku dał Joule, rewolucjonizuje świat. Nie było tak prosto. Więc minęło kilka lat, Joule próbował jakoś przekonać środowisko na różne sposoby, uparł się. Uparł się, że będzie o tym mówił tak długo, aż w końcu fizycy zrozumieją, że musimy zacząć opisywać świat inaczej, odrzucić teorię cieplika i spojrzeć na ciepło jako na coś tożsamego z pracą mechaniczną. No i w końcu po 4 latach po prostu postanowił użyć siły autopromocji. To znaczy w Manchesterze w kwietniu 1847 roku dał płomienny wykład. Wykład zatytułowany On Matter, Living Force and Heat. I w ramach tego wykładu opowiadał o różnych formach energii. On już wiedział na przykład, że to, co dotyczy organizmu żywego, transportu tlenu przez krew, pracy wykonanej przez organizm żywy, ciepła wydzielonego, to można wszystko powiązać i wytłumaczyć właśnie w taki sposób. Odwoływał się również do Boga. Odwoływał się do emocji słuchaczy. No, niezwykły to był wykład, widziałem jego fragmenty i no, myślę, że to było bardzo ważne, bo w ten sposób troszkę narobił hałasu i dzięki temu Royal Society zgodziło się na kolejne jego wystąpienie i tym razem dzięki też między innymi pomocy Thomsona, zwanego później Lordem Kelvinem, który był wtedy młodą gwiazdą, tak jak Joule troszkę wcześniej, został poparty przez Thomsona, który na początku był sceptyczny, ale słuchając argumentów Joule'a, jego wyników doświadczeń, tego co z tego wynika, jak to się wszystko łączy, dał się przekonać, poparł go. No i fizycy brytyjscy zaczęli się skłaniać ku temu. No poza tym też pewne rzeczy zaczęły się dziać na kontynencie. No ale właśnie. Sukces ma wielu ojców, więc powiedzmy sobie o wszystkich, którzy tutaj mieli jakieś znaczenie. Tak jak mówię, 3 najważniejszych już wymieniłem, ale warto powiedzieć o Thomasie Youngu, który po raz kolejny wyprzedził swoją epokę. Tak jak poprzednio był pierwszym, który określił dość trafnie rozmiary cząsteczek, tak też tak naprawdę on pierwszy użył pojęcia energii w 1807 roku, no ale przeszło to bez echa. W 1826 roku Coriolis proponuje pojęcie pracy i pokazuje związek pomiędzy pracą a energią kinetyczną. Takie wyprowadzenie, które zdolnemu siódmoklasiście można pokazać, żeby było wiadomo, że ten wzór mv kwadrat przez 2 nie bierze się znikąd, że ta dwójka nie bierze się znikąd. No i mamy Thomsona, którego wkład był taki przede wszystkim, że poparł bardzo mocno Joule'a i wspierał go w dalszych badaniach, ale też wiąże się z bardzo taką sympatyczną anegdotą. Mianowicie dosłownie kilka tygodni po tym wystąpieniu Jamesa Joule'a przed Royal Society
na którą Thompson go poparł, spotykają się obaj zupełnie przypadkiem na Mont Blanc w Alpach. Tylko że Thompson widzi, że Jules ma towarzystwo. Z jednej strony piękną kobietę, z drugiej strony ogromny termometr. No i w tym momencie późniejszy Lord Kelvin miał się dowiedzieć, że Trimo, jego świeżo upieczony przyjaciel, niedawno ożenił się, o czym nie wspominał w czasie swojego wykładu, i teraz zabrał swoją świeżo upieczoną małżonkę na miesiąc miodowy w Alp. I sekundo, postanowił wykorzystać fakt, że w Alpach są wysokie wodospady, aby sprawdzić, jak energia potencjalna grawitacji zamienia się na energię wewnętrzną. Po prostu zakładał, że woda u podnóża wodospadu będzie miała wyższą temperaturę niż na szczycie, przez to właśnie, że kropelki wody zyskały energię spadając z pewnej wysokości. No, tylko niestety okazało się, że rozpryskiwanie się tych kropelek o kamienie u stóp wodospadu nie dało szans na precyzyjny pomiar. Nawet w momencie, w którym Joule potrafił mierzyć temperaturę, tak jak mówiłem, z dokładnością do 0,01 stopnia Celsjusza. Więc eksperyment nieudany, anegdota kapitalna. Któż jeszcze? Hermann von Helmholtz, wybitny fizyk i lekarz niemiecki, bardzo wiele ważnych rzeczy odkrył. No i między innymi w 1847 roku popełnia swoje dzieło pod tytułem Über die Erhaltung der Kraft, czyli o zasadzie zachowania energii, o zachowywaniu energii. No i tam, na dobrą sprawę, jako pierwszy formułuje zasady zachowania energii w takiej formie, jaką rozumiemy. Chociaż niektórzy twierdzą, że dopiero William Rankine 3 lata później sformułował to tak, jak znamy. No, z tego, co wiem, z tego, co ostatecznie sprawdziłem, to Rankine jako pierwszy sformułował pierwszą zasadę termodynamiki, taką jak znamy, i też jako pierwszy podał wzór na energię potencjalną grawitacji, więc uporządkował troszkę rzeczy, także też ma tutaj swój niewątpliwy wkład. I właściwie na tym moglibyśmy zakończyć, bo w 1847 roku środowisko naukowe dało się przekonać do tego, że zasada zachowania energii jest prawdziwa, a później tylko różne eksperymenty potwierdzały, że naprawdę to się zgadza, a jak gdzieś czasem kiedyś brakowało energii, to szybko okazywało się, że jest jakaś jej nowa forma. Ale, okazuje się, że mechanika klasyczna, taka jaką znamy, czekała jeszcze na swoje zwieńczenie na początku wieku XX. W 1915 roku genialna matematyczka i fizyczka teoretyczna Emmy Noether formułuje swoje twierdzenie. Nie pokażę go tutaj, żeby nie popisywać się, nie dobijać symbolami matematycznymi. Pokażę jedynie jeden z wniosków z tego twierdzenia, niesamowicie ważny wniosek. Zasada zachowania energii, czyli sformułowanie: energia wszechświata jest stała. Albo bardziej precyzyjnie, bardziej szczegółowo, w każdym zjawisku w układzie izolowanym całkowita energia układu nie zmienia się. To jest zdanie, które Noether matematycznie pokazała, że przy takim opisie świata, jaki znamy, jest tożsame z powiedzeniem, że prawa fizyki nie zmieniają się w czasie. To rzuca bardzo ważne światło na zasadę zachowania energii. Pokazuje, że jej spełnienie to nie jest tylko kwestia tego, że mamy kontrolę nad opisem zjawisk w pewien sposób, że nam jest wygodnie. Ale też pokazuje, że tak długo jak ona będzie spełniona, będziemy mieli też gwarancję, że prawa fizyki, które znamy, nie zmieniają się. No i cóż. Tyle jeśli chodzi o fizykę klasyczną, czyli to, czego się uczymy w szkole podstawowej i też przez większość czasu w szkole średniej. No ale fizyka nie kończy się na fizyce klasycznej. Mamy XX, XXI wiek i kilka rewolucji. No właśnie, i gdzie my jesteśmy w ramach tych rewolucji? Co można o tym wszystkim powiedzieć? No po pierwsze, szczególna teoria względności Einsteina. Co się okazuje? Tam zasada zachowania energii działa, więc nie ma co się pochylać, nie ma kontrowersji. Pewne pojęcia są inaczej sformułowane, ale energia jest zachowywana. Cóż dalej? Mechanika kwantowa. A, tu już jest większy problem. To jest tak zwane, a to zależy, o co jest pytanie. Bo jeśli pytanie jest o tak zwaną energię średnią, to wtedy jest ok. To wtedy wszystko się zgadza. Natomiast jeśli chodzi o energię, którą mamy dla danej konkretnej cząstki, to tutaj pojawia się problem,
bardzo trudno jest mi o nim w kilku zdaniach mówić, no bo jednak jak ktoś nie miał do czynienia z mechaniką kwantową, to raczej będzie miał trudność, żeby teraz to zrozumieć. Natomiast można znaleźć w internecie 5-minutowy film animowany, który znakomicie pokazuje taką główną ideę mechaniki kwantowej, odwołując się do doświadczenia Younga, czyli doświadczenia z dwiema szczelinami. No ale właśnie, no tutaj pojawia się pewien problem, mianowicie są ujęcia, które mówią, że jedno z podejść mechaniki kwantowej to takie ogólnie znane kopenhaskie, tutaj się zgadza, a mechanika tak zwana Everetta tutaj tworzy problem. Mechanika, w której mówimy o wielu światach, czyli o tym, że każdy pomiar powoduje, że powstają dwa nowe wszechświaty albo więcej, bo są możliwe różne wyniki. I to są bardzo szczegółowe, skomplikowane dywagacje. Też nie chcę tutaj w to wchodzić, bo to nie jest główny temat. Odsyłam do moich źródeł. Znalazłem bardzo ciekawą, bardzo świeżą dyskusję odwołującą się do nowego podejścia do problemu. Także myślę, że nawet osoby, które dobrze znają fizykę, mogą się zaciekawić. Także po raz kolejny odsyłam do moich źródeł. Tam można coś bardzo ciekawego na ten temat znaleźć. Mamy dalej elektrodynamikę kwantową, stworzoną m.in. przez wspominanego już Feynmana. No i cóż, w elektrodynamice kwantowej, która opisuje, no, co się dzieje na poziomie cząstek elementarnych i ich oddziaływań elektrycznych, tam są tak zwane diagramy Feynmana, w których mówi się, że w ich węzłach czasami ta zasada jest niespełniona z dokładnością do zasady nieoznaczoności Heisenberga. Zasada nieoznaczoności Heisenberga mówi m.in. o tym, że nie jesteśmy w stanie jednocześnie z dowolnie dużą precyzją zmierzyć czasu zjawiska i energii zjawiska. W związku z tym, jeżeli mamy zjawiska bardzo, bardzo szybkie, w bardzo krótkim czasie istniejące, co nam daje bardzo dużą dokładność pomiaru czasu, to mamy niedokładność pomiaru energii. To nie jest kwestia tego, że my nie umiemy zmierzyć, tylko to jest pewna naturalna niedokładność, w związku z czym też plus minus tyle, ile tutaj nie umiemy określić, to może się zmieniać i dzięki temu mogą powstawać na przykład masywne bozony pośredniczące, których masa właśnie, masa jest formą energii pewną. To jak już Einstein sformułował w szczególnej teorii względności, no ta masa nie przeczy zasadzie zachowania energii, no bo w ramach całego zjawiska energii nie ubywa ani nie przybywa, a te chwilowe fluktuacje są w granicach właśnie tego, na co pozwala natura tego, jak ta energia może się zmieniać. No znowu wchodzimy do świata kwantowego, gdzie wszystko jest falą, mówiąc w wielkim skrócie. No i wreszcie ogólna teoria względności. No właśnie, co to jest układ izolowany? W ogólnej teorii względności takie pojęcie nie ma sensu, w związku z tym nie potrafimy mówić o zasadzie zachowania energii w sensie lokalnym, bo tam po prostu wszystkie masy ze wszystkimi oddziałują i nie da się tego w żaden sposób rozdzielić. Niemniej jednak energia całego wszechświata, również w ogólnej teorii względności, jest stała. Natomiast fizycy wciąż się głowią, co zrobić z pojęciem energii w ogólnej teorii względności. Jeszcze nie ma na to jakiegoś rewelacyjnego pomysłu i tutaj też odsyłam do jednego z moich źródeł, do artykułu z Delty Mi właśnie na temat tego, o co chodzi z energią w ogólnej teorii względności. No i drodzy Państwo, na koniec, tak żeby zostało Wam w głowach odnośnie tego, czym energia jest, a czym nie jest, jeśli chcecie mieć dużo energii i jeśli wierzycie w to, że są energie dobre i złe, to zachęcam do tego, żeby się zdrowo żywić. Współczesne piramidy żywieniowe mają często na samym dnie różnego rodzaju aktywności sportowe, no ale gdybym je pokazał, no to tutaj sam bym sobie zaprzeczał, bo jednak aktywności sportowe nie dają energii, a energii wymagają, acz do szczęścia i prawidłowego rozwoju są bardzo potrzebne, więc serdecznie polecam jako m.in. zapalony rowerzysta. No i cóż, to było wszystko, co Wam chciałem powiedzieć o zasadzie zachowania energii, o tym, skąd się wzięła, skąd wiemy, że ona jest prawdziwa. Mam nadzieję, że Was ten film zaciekawił. Liczę na Wasze komentarze, sugestie, też krytykę i podpowiedzi. Mam wprawdzie jeszcze długą listę od moich uczniów pomysłów na to, o czym mogą być kolejne filmy, ale być może też ktoś z moich widzów zainspiruje mnie dodatkowo, a mam nadzieję, że ta seria będzie się dalej rozwijać. Serdecznie dziękuję za uwagę. To był Sebastian Wojtysiak, kanał Tlenian Tlenu, seria Skąd Wiadomo?